Święta Wielkanocne to czas, który zazwyczaj spędzamy z rodziną i najbliższymi. Jednak też są tacy, którzy nie mają rodziny lub też nawet domu. Co roku o takie osoby dba m.in. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przygotowując dla nich paczki wielkanocne. Przez cały okres Wielkiego Postu dzięki życzliwości mieszkańcom Dolnego Śląska otrzymywaliśmy różne datki, jałmużny przekazywane na Caritas. Dzięki tym środkom zebranym postanowiliśmy przygotować 600 paczek, które trafią do osób będących stałymi beneficjentami naszych ośrodków, czyli jadłodajni i łaźni, którą prowadzimy we Wrocławiu od ponad 20 lat i w ten sposób ubogacić ich święta, także okazać im gest życzliwości i pamięci, że nie są osamotnieni w tej swojej codziennej biedzie. Na paczki mogły się zapisywać również osoby, które korzystają z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wrocławiu. W paczkach jest 20 artykułów, asortyment, który w jakimś sensie uzgadniamy z naszymi podopiecznymi, bo to każdego roku jest tak, że w łaźni rozmawiamy z tymi, którzy z niej korzystają, czyli z osobami w kryzysie bezdomności, z bardzo ubogimi, pytamy ich, czy coś nie wymienić, czy jakiś inny asortyment bardziej by im odpowiadał. Ze względu na to, że w tym roku na święta wielkanocne jest ciepło, to paczki tym razem zawierają więcej konserw, które można będzie łatwiej przechować, ale nie tylko. Są i kiełbaski, kabanosy, jest kawa, jest herbata, nie może zabraknąć wielkanocnej babki. Kiedy będziemy wydawać te paczuchy, dołożymy jeszcze świeży bochenek chleba. Formowanie paczek odbyło się Wielki Piątek. Pomagali w tym wolontariusze wrocławskiej Caritas. To jest mój drugi raz. Byłem kilka lat wcześniej z pracy. Tym razem jest to prywatnie i jestem tutaj z córkami. Bo myślę, że to jest dobra akcja i stwierdziliśmy, że skoro mamy dzisiaj trochę czasu, to jak najbardziej go wykorzystamy w ten sposób, żeby pomóc. Myślę, że powoli zaczynamy taką wrażliwość na drugiego człowieka z powrotem sobie budzić. I myślę, że trzeba właśnie kultywować tą wrażliwość i liczyć na to, że będzie dobrze, będzie lepiej. Bo nie wiadomo, może kiedyś też będziemy potrzebować tej pomocy. Tak, dokładnie tak. No, mam nadzieję, że jakbym ja kiedyś potrzebowała pomocy, to też się znajdzie ktoś, kto mi pomoże. W akcję jak co roku włączyli się również żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Oni zawsze są z nami, pomagają bardzo logistycznie, udostępniają sprzęt, żebyśmy mogli to wszystko bardzo sprawnie wydać. Paczki wielkanocne dla osób najuboższych zostaną rozdane w Wielką Sobotę. Wielkanoc, pierwszy dzień świąt, będzie jadłodajnia nieczynna, więc chcemy chociaż taką wyprawkę, taki ekwiwalent na te kilka dni dać im w tych siatkach. Z jednej strony, żeby rzeczywiście coś było do zjedzenia, z drugiej strony chcemy też w ten sposób wyrazić naszą troskę o nich, to, że o nich pamiętamy, że wiemy, że są, że te święta są dla nas wszystkich wyjątkowe i najlepiej jak się da, chcemy też im ten czas zaoferować. Echo 24, Nina Jewtuszynko.